miałem się nie odnosić, ale niestety zostałem wywołany. Agresja, emocje, proszę pana, panie radny. To powiedzieli mi pracownicy. Taki jest ich odbiór. I ja, jeszcze raz podkreślę, nie widzę powodu, żebym cenzurował swoje wypowiedzi, jeżeli pozyskuję jakąś wiedzę i przekazywał to komuś, że ta wiedza jest zupełnie inna. Nie ma takiego powodu, żeby tak robić. Następna sprawa. Pan mówi o wstydzie i tak dalej. Obraźliwe są dla mnie te oceny, ale to jeszcze można uznać za jakąś tam debatę. Natomiast, proszę pana, jeżeli pan mówi, że mnie nie zależy na pacjentach, to jest dla mnie to największa obraza jako lekarza, jako osobę, która kieruje spółką medyczną od 20 lat. I argumentów nie ma pan na to żadnych, natomiast jestem tutaj w ten sposób przez pana obrażony. Natomiast, że pan ma taką percepcję argumentów, to ja na to nic nie poradzę. Nie chcę przedłużać tego, ale... Proszę państwa, bardzo proszę, naprawdę, ja pozwolę panu prezesowi zaraz dokończyć swoją wypowiedź. Proszę państwa, nie jesteśmy tutaj po to i panowie nie jesteście tutaj po to, żeby się wzajemnie obrażać. Pan burmistrz powinien swoim autorytetem rozstrzygnąć pewne sprawy. No nie stało się tak przed sesją i myślę, że do tej dyskusji może by nie doszło na takim poziomie i w takim zakresie, gdyby w odpowiednim momencie być może była informacja wyprzedzająca rzeczy, które się dokonały. I ja jeszcze raz apeluję o to, żeby merytorycznie rozmawiać. Bardzo proszę przestać jakby wzajemnie się krytykować, bo ja chciałam użyć słowa obrażać, ale chyba powinnam takiego słowa użyć. Oddaję głos panu prezesowi Bolanowskiemu na dokończenie swojej wypowiedzi. Potem proszę o wypowiedź panią radną Kamińską. Jeżeli pan burmistrz będzie chciał podsumować to lub cokolwiek jeszcze powiedzieć, to oczywiście pan burmistrz zawsze ma jakby pierwszeństwo głosu. I ja na tym proponowałabym w dniu dzisiejszym zakończyć temat związany z tą sprawą. Proszę bardzo, pan prezes Bolanowski. Szanowni państwo, kontynuując wyjaśnianie przyczyn nastroju pracowników, przypomnę państwu, że kilka miesięcy temu tutaj się odbyło kilka debat i również doszło do kilku publikacji internetowych, które spowodowały list oburzonych pracowników przeciwko hejtowi, jaki ich spotyka. I to, że pracownicy tak reagują na to, nie jest wynikiem ich agresji, tylko tego, że ci pracownicy są obiektem agresji. I to z tego wynika i tyle. I to nie będę przedłużał tego, bo dyskusja rzeczywiście jest bezsensowna. Natomiast chcę zaznaczyć tylko, że ja jestem tu tylko atakowany. Ja nie oceniam pana Rygielskiego czy innej osoby i nie obrażam nikogo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Joanna Kamińska, proszę. Dziękuję. Panie prezesie, nikt tu pana nie atakuje. My po prostu się odnosimy do tego, co się stało w dniu wczorajszym. Ja ze swojej strony też zapewniam, że nie jest to agresja i nigdy się ku temu nie skłaniałam, jeśli chodzi o pana osobę. Natomiast są to emocje, bo zafundował pan wczoraj mieszkańcom godne pożałowania zachowanie. Można było powiedzieć, naprawdę, proszę mi wierzyć, można było się z nami spotkać, normalnie usiąść przy stole, porozmawiać. Może my byśmy jakoś przekazali mieszkańcom tą informację, że niestety tak się musi zadziać, że tak trzeba zrobić. Stanęliśmy przed faktem dokonanym. Potraktował pan nas jak malutkie pioneczki na końcu swojego szeregu. Natomiast mówi pan o tym, że my się emocjami kierujemy, bo zabrano nam jeden z przywilejów. My nie traktowaliśmy tego jako przywilej. Chcieliśmy, żeby ten ośrodek zdrowia służył ludziom. Tak jak pan powiedział, może my nie korzystamy z tego ośrodka zdrowia. Jesteśmy jeszcze młodzi, mamy swoje samochody, może tak, ale jest dużo ludzi, gro ludzi, którzy do tego ośrodka zdrowia przychodzili i mieli potrzebę przychodzenia do niego. ale te potrzeby widocznie gdzieś były z tyłu. Jeśli chodzi o tą agresję, o której Pan mówi, to jest słowo przeciwko słowu, bo jestem ciekawa i naprawdę chciałabym, nie wiem, stanąć z pracownikiem oczy w oczy i zapytać, czy miałby odwagę powtórzyć to, co Pan powiedział, że Wójcica kiedykolwiek, któryś z pracowników był atakowany. Proszę mi wierzyć, byłam sołtysem 8 lat. Nigdy, ale to nigdy żaden z pańskich pracowników nie zgłosił sołtysowi, ani burmistrzowi, przypuszczam, że coś takiego miało miejsce. Nigdy od mieszkańców nie słyszałam, żeby lekarz zachował się też źle w stosunku do mieszkańca. Więc skąd się wzięły takie słowa? Podsumowując, bo po prostu musielibyśmy powtarzać w kółko to samo. Pan swoje argumenty, my swoje. Tłumacząc swoje zachowanie, pan swoje. Ja siedzę tutaj, bo radny Rygielski jest, powiedzmy, online. Siedzę tutaj, obserwuję pana zachowanie. Pan mówi o tym, że my pana źle traktujemy, że pana oceniamy. Nami w tej chwili targają emocje i może wyrażamy te słowa swoje nie tak, jakby pan chciał. Ale ja siedzę, obserwuję pana i widzę komentarze, które pan, że tak powiem, z boku mówił w trakcie wypowiedzi pana Rygielskiego. Być może w moich pan nie powie, bo ja to widzę, ale proszę mi wierzyć, no nie jest to na miejscu. Z całym szacunkiem do pana jako do lekarza. Naprawdę, jako do człowieka. Nie chcieliśmy nikogo obrażać. Chcieliśmy tylko, żeby ten temat był załatwiony po ludzku. Czyli tak, jak powinien być załatwiony. Moje zdanie osobiste. Wykorzystał pan pandemię, żeby zamknąć ośrodek zdrowia. Burmistrz dał na to przyzwolenie. Dziękuję. Proszę Państwa.